trzeci, kolejny dzień naszego pobytu. Tutaj też wybraliśmy się na tą przepiękną plażę, o której Wam wspominałam, jeszcze w Polsce, czyli plażę Beretnica, tak? Beretnica. A niestety, jakoś te nazwy mi nie wchodzą, szczerze mówiąc, do głowy. I muszę Wam powiedzieć, że no niestety, ale ja spanikowałam, ponieważ wczoraj bardzo mocno wiało, ta burza była bardzo odczuwalna, a żeby dojść do tej plaży, bo to jest typowo dzika plaża, trzeba dostać się przez górę. Nie wiem, jaka to jest odległość, ale no bynajmniej nie jest to 100, 200 czy 300 metrów. W sumie spędziliśmy półtorej godziny w tych górach. I raz zabłądziliśmy, bo to dotarcie no nie jest takie proste, ponieważ idziesz przez górę, przez skałę i nie widzisz tej plaży. Ona się dopiero pojawia w którymś tam momencie. I mimo, że byliśmy dosyć wysoko, nawet powiedziałabym bardzo wysoko, bryza, jaka na tej wysokości była odczuwalna, no była czymś niewątpliwie niesamowitym. Po prostu, wiecie, całe ciało było pokryte solą, mimo że właśnie tak wysoko się znajdowaliśmy. I wiatr był na tyle silny, że no niestety dla mnie to było dosyć mocno niekomfortowe, idąc po tych górach, będąc jeszcze przesuwana przez ten wiatr. Ja jednak jestem leciutka i ten wiatr troszeczkę mną miotał. Miałam oczywiście wygodne obuwie, bo założyłam New Balance, wiedziałam, żeby absolutnie nie iść, wiecie, w tenisóweczkach, ale i tak te kamyki troszeczkę spod nóg leciały. No i gdyby tak właściwie porównać historię jakby tej wyprawy z punktu widzenia mojego i mojego męża, to nie ma ona żadnych punktów wspólnych, ponieważ mój mąż uważa, że w ogóle, wiecie, luz bluz Kalifornia, a ja, nie wiem, bardzo się po prostu niekomfortowo czułam, idąc tak blisko przepaści, kiedy tak wieje. Ja mam niby lekki lęk wysokości, natomiast no jakby nie do końca się spodziewałam, że on się akurat ujawni w takim momencie. Ale po prostu wiatr był strasznie, strasznie silny i gdybyśmy zeszli tam bezpośrednio na dół, to on również byłby tak silny. Dzisiaj wybraliśmy się na wycieczkę do miejscowości Nin, która nie leży już bynajmniej na wyspie Pag, leży na lądzie. Nagrywałam już ten fragment wcześniej, ale pogadałam Wam trochę tam głupot, więc teraz się posiłkuję Wikipedią i powiem Wam, że jest to jedno z najstarszych miast w Chorwacji. Już nie powiem, że najstarsze, bo już nie jestem taka pewna. Jego początki to jest IX wiek przed naszą erą i ma on związek z Rzymianami, bo tutaj w ogóle ten rejon był właśnie zamieszkiwany przez Rzymian. Nie. Osiedliło się plemię Lirów, moi drodzy. Następnie miasto przeszło w ręce Rzymian, którzy postawili tu forum, amfiteatr oraz świątynię, wówczas największą na terenie Dalmacji. Zaraz zobaczycie miejsce, które widzieliśmy, które odwiedziliśmy, a więc kościół Świętego Krzyża z IX wieku, już rozumiem, że naszej ery zapewne, uważany niegdyś za najmniejszą katedrę świata, ponieważ ma 40 metrów obwodu. Teraz nie jest już katedrą. No, we wcześniejszej próbie nagrania twierdziłam, że to jest najmniejsza katedra na świecie. No, byłam prawie blisko, prawie trafiłam. Teraz to, co za sekundkę Wam pokażę, oj, założę okulary, wybaczcie, to jest najmniejsza katedra świata. Może więcej Wam opowiem w dalszej części filmu, wiecie, jak wygoogluję, ale to jest właśnie taki jedyny niby niepowtarzalny zabytek na świecie. Można tam zajrzeć do środka, tam coś w środku jest? Gdzie widać? Generalnie mury i świetna akustyka. To nie ma krzyża. Ale można dać ofiarę. Wstąpiliśmy również do jednego kościoła i tam również przemyciłam aparat.
muszę wam powiedzieć, że jednak to kościoły polskie na mnie robią chyba największe wrażenie, jeśli chodzi o ich wyposażenie, o to bogactwo. No oczywiście nie licząc Bazyliki Świętego Piotra, która no wiadomo, ale mówię o tych kościołach w tych państwach, w których byłam, to jednak właśnie Polska mi się kojarzy z takim dosyć dużym przepychem. Jest taki jeden ulubiony mój kościół w Gdańsku, to będzie bodajże kościół Świętego Mikołaja, który nie został ograbiony podczas II wojny światowej przez Niemców i bardzo dużo tego, co piękne w nim, po prostu zostało z racji braku tych grabieży, którego doświadczyły inne kościoły. Morze jest dzisiaj spokojniutkie, no i właśnie korzystam sobie z tego, bo musicie wiedzieć, że to jest, nie licząc bury, jeżeli nie wieje i nie ma ekstremów, no to morze w Chorwacji to jest jeden wielki basen. Moi Państwo, przynajmniej w tych miejscach, w których my byliśmy, za każdym razem to morze charakteryzuje się po prostu konsystencją, jak będzie trochę nomenklatury kosmetycznej, konsystencją basenu. Oczywiście żartuję z tą konsystencją, nie wiem jak to powiedzieć, że o Jezu, zbiornik wodny, czym się może charakteryzować? Zabijcie mnie. Nie wiem, po prostu nie ogarniam teraz słów. Otwórz buźkę. Brawo. Brawo, Agata. Zostawię to, zobaczysz. Może trzeba jakieś zbliżenie na lody. Zostawię to. No i osobą, która będzie miała największy ubaw, nasz kolega Piotr. Wiesz, on obejrzy. Ja wiem, że on obejrzy. Może pogratuluję mi świetnego scenariusza i reżyserii. Na pewno za gry aktorską wiele nie dostaniesz. Co? Za gry aktorską wiele nie dostaniesz. No, na Oscara nie masz co liczyć, ale... Pytam, czy dobrze wygląda. Spoko. Bądź twarda. A teraz patrz. Poczekaj, to za chwilę. Teraz złamiemy ten... czwartą ścianę. O Jezu, szybciej. Jaką czwartą ścianę? O Jezu, słuchaj, komiksów nie oglądasz? Nie. Dobra. Pokaż, jak bije pola do dna. Słodkie. No dobra. Jedziemy już na Rivierę Makarską do miejscowości Gradac, do hotelu Saudę. No oczywiście stamtąd także będą vlogi, jak pewnie nie trudno się domyśleć. Dzisiaj, tak jak wspomniałam, ostatni dzień tutaj na wyspie. Góra minęła, słuch o niej zaginął. Dzisiaj jest klasyczny, no może nie upał, ale jest bardzo, bardzo, bardzo ciepło. Wiaterek, który wieje, jest wiaterkiem typowo gorącym, ciepłym. Słońce bardzo mocno operuje. Wyjeżdżamy z Pawliany, żegna nas, nie zgadniecie, bura. Nie, naprawdę, znowu jest chyba bura, bo znowu bardzo mocno wieje w porywach. Przed nami około... są pootwierane szyby, żeby troszeczkę się, wiecie co, przewietrzył samochód. Może tak skidram aparat, żeby osłonić go od wiatru, nie wiem. Przed nami około 3 godziny drogi. No i to jest ewentualnie ten moment, kiedy brak klimy daje się we znaki, bo jest godzina w 10:30, jest bardzo, bardzo ciepło. Samochód niestety stał na słońcu, więc jest nagrzany. No i tutaj by się faktycznie przydała ta klimatyzacja dosyć mocno, bo powiem wam, że cała droga tutaj do Chorwacji czy po wyspie, kiedy żeśmy się poruszali, to w ogóle spoko loko, naprawdę, bez problemu. W ogóle było zimno, jak żeśmy jechali, to było niesamowite. Ja zawsze mam szczęście, że zawsze jak jedziemy jest zimno.
co oczywiście mówię poważnie, że mam szczęście. Także miałam znowu wymarzoną pogodę na drogę. Było bardzo długo po prostu zimno. Zrobiło się bardzo szybko zimno w Polsce. Już koło godziny 23 naprawdę było chłodno. Także przed nami, mówię, jakieś 3 godzinki drogi. Teraz się zatrzymaliśmy do sklepu. Mój mąż poleciał do sklepu. Ja zostałam, bo są pootwierane właśnie szyby. Niestety w drodze absolutnie nie wchodzi w grę, nawet przy mojej prędkości, otworzenie szyb. Z racji tych porywów wiatru. Niech się samochód trochę przewietrzy. No i co? No i już się widzimy zapewne w kolejnym filmie z miejscowości Gradas. Tak przynajmniej obstawiam, że tak one zostały przeze mnie podzielone. I widzę się z Wami, mam nadzieję, w kolejnym.